No ten motocykl znalazł się tutaj nieprzypadkowo. Po pierwsze, jestem motocyklistą, jeżdżę po świecie. Również nasz dyrektor, który zarządza firmą Wadim Plac, również jest motocyklistą, ale to jest jeden powód. Drugi powód to dlatego ten motocykl tu się znalazł, ponieważ braliśmy udział i bierzemy udział w dalszym ciągu przy produkcji ogniwa do zasilania tego motocykla. To jest motocykl crossowy, który wymaga dosyć dużego momentu w jeździe terenowej. To napęd elektryczny zapewnia ten moment, po pierwsze jako duży moment obrotowy, a po drugie jako stały moment obrotowy. Nie ma możliwości właśnie takich przypadków jak zgaśnięcie motocykla. Każdy, kto jeździ krosówkami, wie, co to znaczy utrata mocy pod siedzeniem, jeśli jest na pochyłości na przykład. My bierzemy udział w produkcji ogniwa do tego motocykla. Motocykl już ma homologację. Pan Paweł Jurkowski z naszej firmy już jeździł tym motocyklem w Austrii na torze krosowym. Bardzo dobrze się spisuje. Jest to również, chcieliśmy zaakcentować poprzez ten motocykl to, że również pracujemy dla automotive. Oprócz tego KTM-a, który tutaj stoi, również pracujemy dla firm motoryzacyjnych, które w tej chwili zastępują elementy metalowe w konstrukcji samochodów elementami z tworzywa wzmocnionymi włóknami szklanymi. Robimy takie formy, wykonujemy takie formy we własnej narzędziowni, jak również dostarczamy do tych firm całe linie produkcyjne z maszynami, z chłodzeniem, z automatyzacją. Jest to taki, że jak mówiłem, akcent, że również jesteśmy w automotive.